Polsce ze względu na urlop krewy. Chodź pod kamerę i... Czy pan wie, że i tę poprawkę głęboko merytoryczną odrzucono? Jestem przekonana, że gdyby pan w expose nie powiedział się o 67... Pan dopycha tę ustawę! Panie premierze, podczas prac komisji, podczas prac parlamentarnych minister Bucior zachowywał się skandalicznie, pouczał posłów, nie odpowiadał na pytania. Dzisiaj pan nie odpowiada na żadne z pytań. Nikt z was żadnych nie chce odpowiedzieć na merytoryczne pytania. Dobra. Pan może na nas liczyć. Piłki przynieś. Proszę, tutaj. Z lasu jak pod Grunwaldem, wychodzimy. Jak pod Grunwaldu. Później się znowu schowiecie. Wszyscy grupujemy się tutaj. Idziemy. Panowie policjanci, nie ubierajcie tego. Za gorąco. Gdzie tam 55 rok życia? Spokojnie. Macie czasu, a czasu. Słuchajcie, nie ma na co czekać, bo tam jest tylko zabawa. To jest, widzicie, wszystkie poprawki są odrzucane. Maszynka działa, główne głosowanie będzie, więc tak, podejmujemy decyzję, słuchajmy się. Przyjechaliśmy regionami i tak będziemy się przegrupowywać. Zapadły decyzje przed chwilą na Komisji Krajowej. Dominik Kolosz za chwilę odczyta, co dalej robimy i według tego scenariusza z taką dyscypliną będziemy się przegrupowywać na nasze miejsca. Na początku, za chwilę, jak Dominik to czyta, symbolicznie mamy 67 piłek, pójdziemy tam wzdłuż, im kopniemy, niech sobie grają w piłkę, niech się zajmą czym poważniejszym, bo tylko do tego się nadają. To jest pierwsze, a teraz proszę tak, nie trąbić, jest logo 67 tutaj, to jest ta specjalna piłka na euro, żebyście wiedzieli. Z UEFA prosto dostałem od Platiniego. Chińska oczywiście, bo w Polsce wszystko chcą, żeby było chińskie. Słuchajcie, teraz tak, nie trąbimy, nie rozmawiamy. Ja mówię, kto mnie tak tu łaskoczy, a tu pan z info. Proszę bardzo, Dominik. Słuchajcie, moi drodzy, w związku z tym, że plan akcji jest taki, że to podziemie, które przegłosowuje nam emeryturę do śmierci, ma stąd jak najdłużej nie wyjść, a przede wszystkim Platforma Obywatelska, która ma planowane spotkanie gdzieś około 13-14 w Warszawie swojego klubu. Decyzja jest taka, że obtaczamy Sejm i nie wypuszczamy posłów. A teraz słuchajcie bardzo uważnie, będą czytane regiony, w których miejscach ludzie z danych regionów ze swoimi komisjami, szefami komisji zakładowych będą stali. Wejście główne, te, które jest tutaj barierkami odtoczone, przy wejściu głównym zostają członkowie Komisji Krajowej, to wejście główne naszymi łańcuchami, te barierki, strata, Komisja Zakładowa Kopalni Piast i przy wejściu głównym zostają regiony, które nie będą czytane na inne wejścia. Żebyśmy się rozumieli, te regiony, które nie będą czytane na inne wejścia. I teraz czytamy po kolei, gdzie, które regiony idą. Po mojej lewej stronie jest wejście od przepustek i tam ustawia się region Śląsko-Dąbrowski, druga część kopalni Piast i kopalnia Halęba. Wejście od strony Kancelarii Prezydenta, to jest za wejściem od strony przepustek. Region Śląsko-Dąbrowski, kopalnia Wierzchowice, południowy koncern węglowy i zakład remontowo-produkcyjny. Teraz od mojej prawej strony, to jest to najbardziej istotne wejście, bo tam mają prawdopodobnie ewakuować posłów, wejście od strony Senatu. Ja tam chcę być! Tam idzie Stocznia Gdańska i pozostałe komisje z regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które nie były wyczytane. Prawo od Sejmu, za Hawełką, za Knajpą, jest takie wąskie przejście, tam można wyjeżdżać samochodami, region Małopolska i region Poznański. W lewo, za Kancelarią Prezydenta, wąskie przejście podziemne i tamto przejście podziemne, region Podbeskidzie i region Stalowa Wola. Wąskie wejście przed Senatem, takie schodowe, na samym końcu praktycznie rzecz biorąc budynku Sejmu. Tamto wejście odstawia region Pomorze Zachodnie, region Gorzowski, region Miedziowy, Miedź,
bo tam jeszcze jest taka furtka, w którą też mogą przejść. Także moi drodzy, wszyscy wiedzą, co mają robić, kontaktować się ze swoimi szefami regionów, jakby były jakieś problemy. I co ważne, w razie czego nie bijemy się z policją absolutnie, w razie czego stawiamy bierny opór. Możemy dać się wynieść policji poza plac, do SUG na przesłuchanie, ale absolutnie policja jest nietykalna, żeby to było jasne. Policja też walczy o swoje emerytury. Policja jest z nami, ci chłopcy na pewno też nie smagi to, że muszą tutaj pełnić taką rolę. Decyzje zapadły, zróbcie nam przejście. Teraz niech Donald rżnie w gałę, bo tylko to potrafi robić. Dajesz, że przez telefon rozmawiał, wiesz? Patrzysz.
którędy spierdolić przez pół. No, ale oni wyciekali, oni dupcą, wiesz, roboty, słuchaj. Jeszcze głosowań tyle, a znamienicie się normalnie popracują, wiesz. Szybciej przystąpili, policzyli na to, że szybciej pojadą na weekend. Tak, tak. To prawda, no. Oni zawsze tak, wiesz, szybciula wala, rozumiem. Jak się miota, kurde. Tak, mamy dwa zdjęcia. Idziemy za tanie pieniądze sprzedawać. No. Do mediów. To jest w ubiegły piątek, albo dwa tygodnie temu tutaj łapali, co wychodzili, 12 wyjeżdżali. Się powiedziałem, że gdzie? Do pracy w okręgu. O, wychuje, kurwa. Do pracy w okręgu. No. Drugi przewodniczący. Tak? No to poczekaj. Że tam i mężczyźni, i kobiety żyją o te 4, 5, 6 lat dłużej niż w Polsce, jest po prostu obłudą i kłamstwem. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy razem, solidarność, nie tylko z dużej litery, ale także z małej litery. Bardzo dobrze tu jesteście, bo ta władza ugina się tylko pod presją. Jak będziemy krytykować władzę na imieninach cioci kloci, to będą mieli w nosie, a jak będziemy pracować na ulicach, to wcześniej czy później się ugną. Do zwycięstwa! Brawo! Dziękujemy bardzo panu posłowi. Oni śpiewali raz drugi.